A teraz wracamy do pierwszego tematu. Chcemy zbudować nowy system ubezpieczeń upraw rolnych, powiedział na antenie Polskiego Radia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Opracowanie nowego systemu ubezpieczeń upraw rolnych. To między innymi tym w pierwszej kolejności będzie zajmował się resort rolnictwa w najbliższych tygodniach i miesiącach. Mówił o tym na antenie Polskiego Radia wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Chcemy wykorzystać wszelkie możliwe środki dostępne i wszelką dopuszczalną pomoc, którą nam zatwierdzi Unia Europejska, aby nie naruszać konkurencji, czyli dopłaty 65% do składki upraw rolnych. To jest niezwykle ważne. Na to rząd przeznacza prawie 1,5 miliarda złotych. Zabezpieczone są także środki na wypadek masowych szkód, takich jak choćby susza. Ich wysokość to ponad 3 miliardy złotych. Żeby dobrze te środki były wykorzystane, chcemy zbudować system ubezpieczeń. Nie ukrywam, że marzy mi się system ubezpieczeń wzajemnych, po to, żeby ewentualnie rok, który jest z małymi szkodami, żeby później te środki finansowe przechodziły jako własność rolników, a nie zysk firm na lata następne. Byłby to system, który wprowadziłby powszechność ubezpieczeń, wskazuje wicepremier. Ministerstwo Rolnictwa w najbliższym czasie chce także zająć się kwestią afrykańskiego pomoru świń. Planuje także zakończenie prac nad planem strategicznym wspólnej polityki.